Witam wszystkich, nazywam się Łady Duck, a to jest kolejny odcinek z mojego... stojącego vloga. W tym odcinku nie będę krzyczał słowa stojący vlog, bo moi sąsiedzi się wkurzyli ostatnio i przyszli do mnie, czemu ja się tak grę, a ja powiedziałem, że to nie. Zaczęła się kłótnia i takie tam. Gdzie mój rower jest? To ja tylko na chwilę do sklepu. Ale zaczynajmy. Are you Mr. Sierra? Mr. Szakal. Na pewno zauważyliście, że na polskim YouTubie zaczynają się pojawiać takie fenomeny w postaci ludzi, na przykład Freeze, Lord Crucial, filmujemy. Jak nie znacie, polecam ten kanał, bo jest naprawdę fajny dla filmowców. No i tak, zauważyliście, że to, co oni nagrają, albo to, co inni nagrają oni, staje się popularne, więc zrobimy taki test w tym odcinku. Dam w tytule, tak, to będzie clickbait, chociaż w sumie nie, bo będę gadał o nich, więc sobie to nie będzie clickbait. Dodam do opisu w tytule i w miniaturce Freeza, Loda Crucifila i jakichś tam jeszcze znanych po prostu youtuberów, którzy są teraz na topie. I zobaczymy, ile będziemy byli wyświetleń. Ciekawe, czy to coś da. Okej, okay. I na pewno zorientowaliście się, że oni muszą po prostu dawać z siebie jakby cząstkę swojego życia, ponieważ na przykład Lord Crucial, no teraz ma w sumie troszkę tak w sumie przerąbane, bo zaczynają ludzie go stalkować i odkrywają w sumie jego sekret, jeśli chodzi o kamerzystę, o to, co skąd ma kasę i skąd po prostu wziął taki pomysł. No i się okazało, że po prostu kamerzysta jest jakby takim Lordem Crucifilem, a Lord Crucial, ta osoba główna, jest po prostu jakby prezenterem? Nie wku**nie, dobrze? Od dwóch dni jest tak stół tutaj, że tylko dlatego, że zlikwidowaliśmy ten przerywnik, który jedzie z góry, to jeszcze się to jakoś uchowało i ludzie tego nie widzą. Powiedzmy twarzą tego kanału. No i nawet jak wpisze się chyba w Google teraz kamerzysta Lorda Crucifila, to nawet możecie zobaczyć, kto to jest, zobaczyć jego profil na fejsie itd. A mi wiecie, właśnie to jest to, że ktoś może się wyhypować strasznie wysoko, strasznie szybko, no ale w ten sposób dużo ludzi jest po prostu wtedy zakopanatek. Nie wiedzą jak on tak szybko po prostu zdobył sławę i zaczynałem szukać prawdy, szukać, stalkować go po prostu i to jest właśnie, musisz się bardzo bronić, musisz się bardzo kryć przed takimi ludźmi. Chyba dobrze to robi w sumie Klucuch. W sumie Klucuch jest fenomenem cały czas. Nie pokazuje się, no niby ktoś tam go widział, no ale kto wie, nie ma po prostu oczywistych dowodów. Klucuch jest takim człowiekiem, że nawet nie wiadomo, ile on ma lat, bo podobno oficjalna informacja jest taka, że on jest po studiach, więc ma tam chyba 23 lata. W sumie ciekawe, czy się kiedyś ujawni. Tak samo z kanałem filmujemy. No widać, że to jest po prostu zarżnięte od Petera McKinnona, jeśli go znacie. Znaczy, że zarżnięte, grubo powiedziane. Po prostu to jest wzięty pomysł, pomieszany z polskimi prawami, powiedzmy, że po prostu też gadał właśnie o jakimś sprzęcie, no i tyle. W sumie w ten sam sposób prowadzi kanał, więc można powiedzieć, że no, zawsze zagraniczni ludzie byli zawsze jakby takimi pierwszymi, co wymyślali wszystko, czyli wszyscy właśnie od nich ściągałem, tak samo jak, nie wiem, Karolek, no właśnie filmujemy, abstrahuję też, które nie byli pierwsi ze swoim contentem, z tymi żartami. Kto tam jeszcze? No i dużo, dużo innych, nie? Więc sami widzicie, trzeba po prostu, jeśli chcecie osiągnąć sukces na YouTubie, to wydaje mi się, że trzeba po prostu coś nieźle odwalić, jakąś kaszanę i... widziałeś wyle. I wtedy po prostu, nie wiem, rozesłać właśnie to do wszystkich youtuberów znanych, albo gdzieś to przesłać po prostu jakiś film, jakiś materiał i po prostu oznaczyć dosłownie milion osób. Zawsze to będzie jakiś viral. I oczywiście w tle lecą japońskie reklamy. Czas na reklamę. Jak sami wiecie, organizuję giveaway'a na symboliczną sumkę 2000 zł. Nie wiem, że to jest 2000 subów. Jeśli chcecie właśnie zdobyć tego giveaway'a, a jest tym sprzęt do nagrywania, czyli jak ktoś chce zostać youtuberem, ktoś chce zacząć nagrywać na YouTube, to ten zestaw zapewni mu początek swojej kariery, początek właśnie swojego nagrywania, bo w nim będzie się znajdował statyw, mikrofon, co tam jeszcze? Dużo rzeczy.
wszystko w sumie oprócz aparatu, no bo aparat, no, no bez myślał sobie, że jest drogie, a w sumie każdy ma teraz telefon. Telefony teraz nagrywają naprawdę dobrą jakość, więc można po prostu nagrywać telefonem i nawet nikt się nie zorientuje, że nim nagrywasz. I gadałem to w poprzednim odcinku, dlaczego jestem w kapeluszu. Dlatego, bo w sumie teraz umyłem włosy, ale wiecie sobie, tak po prostu nosił kapelusz, bo nie wiem, tak mi się wydaje, że to pełnia mojej sylwetki. Jakby bardziej mnie można zapamiętać, że już mam teraz okulary z wąsiura i kapelusz. W sumie kapelusz zawsze nosiłem przy vlogaudaku, czyli przy vlogowaniu na zewnątrz. Więc no, czemu by tego nie robić po prostu wewnątrz mojego domu. I oczywiście pozdrawiam Salmonka, który będzie montował ten właśnie materiał. Jeśli chcecie poznać fajnego człowieka, zapraszam na kanał Salmonka. On tam robi przeróżne rzeczy, typu filmy krótkometrażowe, seriale i oczywiście vlogi, jak kto woli, więc jest w czym wybierać. Więc zapraszam na jego kanał. No i mam jeszcze jednego newsa. Nie wiem, czy o tym gadałem w poprzednim odcinku, ale chyba gadałem. Gadałem o nowy obiektyw. I mam dla was radę. Nigdy, przenigdy nie oglądajcie Allegro, nie przeglądajcie Allegro w czasie dniu wypłaty, jak dostaniecie wypłatę, bo to jest zawsze się kończy źle, jakimiś dziwnymi zakupami. No i oczywiście w tym dniu zakupiłem obiektyw, który miałem zakupić dużo, dużo później miałem kupić, bo teraz miałem sobie kupić mikrofon zewnętrzny. No ale cóż, wyszło na to, że kupiłem sobie obiektyw z Lumixa. Bardzo dobry w sumie, mogę wam polecić go już od razu. Oczywiście go zrecenzuję, zobaczycie jak się nim je. Jak się nim nagrywa, bo kupiłem go po prostu przez to, że ma szeroki zakres, bo to jest 12 mm. Fajnie będzie do vlogowania. A propos, będę jechał na Meetup 2018 w Krakowie od Mówro. Jeśli pamiętacie moje poprzednie meetupy, na przykład z Wrocławia, to jest właśnie ta sama firma, która będzie organizowała meetup w Krakowie, więc zapraszam, będę tam jako YouTuber i możecie mi dać piąteczkę, zrobić zdjęcie albo nie. I oczywiście możecie myślić na Instagramie, będziecie mieli linka tutaj albo w opisie. Będę tam robił relacje na bieżąco, gdzie jestem, jak, gdzie, o której, więc na meetupie będziecie mogli myślić nawet na Instagramie, na relacjach, gdzie jestem, więc możemy się spotkać. Okej, to by było na tyle, moje kaszuszki. Do zobaczenia w następnym vlogu, mam nadzieję, że się spodobał. Dajcie lajka, suba i oczywiście piszcie wiadomości, bo to jest najważniejsza rzecz na świecie, bo wtedy wiem, że jesteście ze mną. Więc na razie, ludziska, do widzenia. Cześć!